Wszystkie błędy, które przegapiłeś w Blue, zapraszam serdecznie, albo przegapiłaś. Wszystkie błędy, które przegapiłeś w serialu Blue. Okej, jest to film od pana Dropsa. Także lajeczek tu od razu subskrypcja w lata. Numer leci, jeden. Leci, w odcinku lecimy. Łaskotające kraby możemy zobaczyć scenę, gdzie bandit staje na stole kuchennym, po czym rzuca w dziewczynki dwoma owocami, ale trzy po prostu znikają z koszyka. A, rzeczywiście, ty patrzcie, pomarańcz zniknie, nie? Może jakaś myszka tam była i zjadła, nie? Numer 2. W odcinku Biblioteka możemy zauważyć drobny szczegół, kiedy Bluey pokazuje swojej kuzynce znaczek w kształcie serca, używany do oznaczania kart bibliotecznych. Potem co, zniknie? Karta znajduje się nad drugą kartą, a po scenie z tworzeniem karty dla Muffinki ta sama karta z sercem jest już pod drugim papierem. Aha, numer rzeczywiście. 3. W odcinku Piraci możemy zobaczyć ciekawy błąd, kiedy... Ciekawe, jak twórcy robią, że powstają takie błędy. To takie jest dziwne, nie? Bandit bawi się z dziewczynkami, puszczając je na hamaku. A wtedy... Przełykiem w dół popłynęły! Wprost do żołądka! Jest dziwny moment, który bardzo rzuca się w oczy. Kiedy spłonimy scenę, możemy zauważyć, że bandit ma tylko oczy. Jedno ucho i do tego no. Na środku głowy, co wygląda Jezus. Bardzo ciekawie. Numer co 4. Tu się dzieje? Odcinek telefon. Dziadek odwiedza dom, aby spędzić czas ze swoją rodziną. Bluey w tym odcinku zakłada swoją restaurację, w której możemy dostrzec pewien ołówek. W jednej scenie jest normalnie na swoim miejscu, ale kiedy zmienimy perspektywę, ołówek pojawia się w zupełnie innym miejscu. A to kiedy jest potem scena znowu zmienia perspektywę, ołówek wraca do swojego startowego miejsca. Numer 5. To jest latający ołówek, wiecie? Udaje, zamówienie. To na co ma pani ochotę? A ja sprawdzę, co z moimi Saigonkami. Zjadłabym coś super pikantnego, dobrze? Nie możemy zauważyć, że coś dziwnego dzieje się z jej nosem, a dokładnie odkleja się od jej ciała i wygląda to mega dziwnie. No, widzieliście to? Saigon. Numer 6. W odcinku, co tu się dzieje? Próbuje podnieść bandita na huśtawce, ja nie daje sobie z tym rady. Nie. A, to jest ten odcinek, gdzie, o którym wam opowiadałem tutaj historię o tym, jak tata Bluey Bingo uczy te dziewczynki życia i tych takich ważnych rzeczy. Bo tu był ten piesek, już zapomniałem nazwy, który był bardzo malutki i nie radził sobie z niczym. I oni się przestali z nim bawić, z tym pieskiem, i mu było smutno. Schuśtawkujemy go stąd! Okej. Schuśtawkujemy. No, kawał ze mnie chłopa. Więc wołają wszystkie dzieci w okolicy, by im pomóc. Hej, Łatko! Wejdź tu do nas, pomóż! I na końcu będzie ten piesek właśnie, który potem nabierze pewności siebie, nie? Dzięki temu. W pewnym momencie dochodzi do nich pudel. W pierwszej scenie, zanim wchodzi na huśtawkę, widzimy, że ma rzęsy, ale jak już wchodzi, to już ich nie ma, po czym wracają na koniec odcinka. Bo to są te takie doklejane rzęsy, wiecie? Tak mi się wydaje. Jest oburzające! Numer 7. W odcinku Szparagi dziewczynki udają dzikie zwierzęta. Chodź tutaj, ty wierci pięto! Puszczaj mnie! Po czym widzimy scenę, w której Bingo gryzie nogę sąsiada. Czy to ty, Lucky? Aj tam, to pewnie nic takiego. Papuga! Czy to jest chili? Nie byłoby nic w tym dziwnego, bo taki był zamysł odcinka, lecz w pewnym momencie widzimy, jak jej zęby przechodzą przez nogę, co wygląda strasznie dziwnie. Numer 8. W odcinku rzeczywiście, szkoła możemy zauważyć scenę, w której Bluey idzie wkurzona przez korytarz, po czym kopie balona. Co ciekawe, balon zaczyna się ruszać jeszcze przed kopnięciem. Wow, ona już Blue ma moc Super Saiyana, tak mi się wydaje, wiecie? Telekineza i te sprawy. Numer 9. Bandit i Bluey są bardzo do siebie podobni. Różnią się tak naprawdę tylko kolorem brzucha. Bandit ma żółty brzuch, gdy Bluey ma niebieski. Ale w pewnej scenie w odcinku Na Wynos możemy zauważyć, że brzuch bandita ma kolor niebieski, taki sam jak Bluey. Tak naprawdę strasznie dużo błędów jest w tym serialu, nieźle. To niedopatrzenie animatorów. Numer 10. Kiedy dziewczynki kazały swojemu wujkowi i tacie bawić się w ślub koni... Ja za niego nie wyjdę, brzydko pachnie. Powiedziała, że macie wziąć ślubik. Powiedzcie sobie tak. Nie możemy zauważyć, że wujek na początku nie ma włosów, ale kiedy kamera zmienia perspektywę, włosy wracają do normy. Ty, rzeczywiście. 11. W odcinku Nie to bezowocowe możemy zobaczyć scenę, w której Bingo jest w łazience, a w tle możemy zobaczyć okno. Nie byłoby w tym nic dziwnego, lecz ewidentnie widać, że za oknem jest dzień. Ale w kolejnych scenach widać, że jest nos. No cóż, łatwo było to przeoczyć. Ale nie, no czekajcie. Nos. No cóż, łatwo było. W kolejnych scenach widać, że jest nos. No cóż, łatwo było to. W scenach widać okno. Nie było. Ale to jest księżyc raczej, tak mi się wydaje, nie?
Byłoby w tym nic dziwnego, lecz ewidentnie widać, że za oknem jest dzień, ale w kolejnych scenach widać, że jest noc. No cóż, łatwo... Mi się wydaje, że to księżyc był. Wiecie? Tak mi się wydaje. Było to przeoczyć. Ale może się... No tu, to wygląda jak księżyc trochę. Numer 12. W odcinku Grill możemy zauważyć, że cała rodzina jest na dworze. Jak zastopujemy w odpowiednim momencie, możemy zobaczyć pieska, który został bez bardzo oczu. Zdeformowany. O Jezus. Co tu się podziało? Animatorzy przysnęli. Numer 13. W odcinku Zabawa w koniki, w momencie kiedy pieski rozmawiają przed drzwiami, możemy zauważyć, ruch ust mamy Chili jest niesynchroniczny z tym, co mówi, a dokładnie spóźnia się o aż 2 sekundy. Numer 14. W odcinku Tina, kiedy Chili podchodzi do bagażnika, nagle znika jej oko. Numer 15. W odcinku Jedzenie na wynos, Bluey traci ząb. Ej, nie zostałam! Też idę na targ! Spójrz na banknot, bingo! Wróżka Zębuszka przykleiła tu naklejkę z ząbkiem! Wow! I na co pójdą twoje dolary? Oto jest pytanie! Który potem się znowu pojawia, a na koniec odcinka znowu go nie ma. Ekstra. Numer 16. W odcinku... Bo jej rosną bardzo szybko te zęby, także to normalne. Hotel możemy zauważyć Bluey, która naciska bingo na łóżko. W tym wydaniu w całym kraju strasznie wiało i wszystkim przemajtały się głowy. Ale w pewnym momencie możemy zobaczyć coś dziwnego. Jak przyjrzymy się dobrze, możemy zobaczyć, że ma za głową futro, ale z kolejnym pchnięciem przez Bluey nie futro ma. Znika. No. Dziwne ty. Naprawdę, to są takie dziwne błędy. Numer 17. W odcinku Jedzenie na wynos możemy dostrzec jeszcze jeden ciekawy błąd, kiedy Bandit wchodzi do restauracji. Ochotę? A ja sprawdzę, co z moimi Saigonkami. Zjadłabym coś super pikantnego, dobrze? Zamówić jedzenie. Możemy zobaczyć tam kasjerkę, która ma białą sierść na głowie, ale kiedy wychodzi na dwór zanieść jedzenie, widzimy, że wygląda zupełnie inaczej. Saigonki będą gotowe. No ale to dziwne, że aż twórcy tego nie zobaczyli, ci animatorzy, tych błędów, nie? Dopiero za 5 minut! Jak to? Numer 8. W odcinku Motyle, kiedy Bandit kończy zbierać pranie, możemy zobaczyć, że coś dziwnego się z nim dzieje. Ciuchów kosz to jest to, ciuchów kosz to jest to, ciuchów kosz to jest to, pachną... Kiedy zastopujemy w odpowiednim momencie, a dokładnie wtedy, kiedy został zaatakowany przez pieski, wtedy jego ciało wygląda na strasznie poplątane i wygląda to mega dziwnie. Numer 19. W odcinku... Ty, on tam miał rękę chyba u góry, nie? Szkoła, możemy zauważyć, gdzie Bingo myje zęby, a Bandit jej w tym pomaga. Teraz myj! W pewnym momencie zaczyna mu się nudzić, więc wyciąga telefon. Problemem jest to, że on nie ma miejsca nawet na schowanie tego telefonu. Tego typu błąd w serialu pojawia się parę razy. Może futrze go trzyma, nie? Jak ma takie gęste futro, no to... Numer 20. Sierść. W odcinku Feather Wand wszyscy bawią się magicznym piórkiem. Ciężkie. O co tu chodzi? Co te płatki takie ciężkie? Który może zmieniać lekkie rzeczy w ciężkie i na odwrót. W pewnym momencie Bingo zmienia piłkę do jogi w ciężką kulę i spuszcza ją po schodach. Ciężka! W trakcie tego możemy zauważyć, jak dziwnie układa się twarz Bingo. Jest cała wykrzywiona na... Patrzcie, jak się przekrzywiła, lol. Wszystkie strony świata. Numer 21. W odcinku Bob Wielkołuch nasi bohaterowie idą do galerii. Bajki! W pewnym momencie, gdy cała rodzina sobie chodzi po sklepach, dziwną rzecz możemy zobaczyć za nimi. Bob, to jest właśnie Grzesia Gapa. On jest ba... Jak jej nie widzieliście, nic w tym dziwnego, bo jest naprawdę łatwo przeoczyć ten błąd. Za Bluey i Bingo są dwa psy i w pewnym momencie ich futro znika. To jest właśnie Grzesia Gapa. Numer 22. W odcinku Kawiarnia Taty możemy zobaczyć słynnego ukrytego pieska, który pojawia się w każdym odcinku. Tylko tym razem w następnej scenie piesek znika, co nie jest normalne. I to tyle, dziękuję za oglądanie tego filmu, jak dotarłeś do tego momentu, możesz napisać komentarz Bluey, a przywnę ci serduszko. Nieźle, słuchajcie. Powiem szczerze, że jest jeszcze więcej takich błędów. W ogóle tu jest dużo odniesień do prawdziwego życia, na przykład w Australii, w tym serialu. No bo to australijski serial, ale o tym niebawem.